Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Ja jestem teraz na Golejowie w restauracji Perła, tutaj pod dachem, bo pada deszczek, ale na świeżym powietrzu. Ja ostatnio nakręciłem taki odcinek o tym, jak uczyłem ucznia ze szkoły podstawowej, znaczy, który skończył szkołę podstawową właśnie. Tam uczyliśmy się liczb zespolonych, to co Państwo tam na tym odcinku widzieli. Ten odcinek jest taki bardzo chaotyczny, dlatego że my 2 godziny ciężko pracowaliśmy i ten uczeń i ja. Ja oprócz tego miałem jeszcze inną lekcję z takim słabiutkim uczniem ze szkoły średniej, także ja byłem zmęczony. No i to wyszło tak niespecjalnie dobrze, ale prawdziwie, no po prostu pokazałem Państwu kawałek mojej pracy. Natomiast teraz jestem już troszkę wypoczęty, sobie popływałem, pojeździłem rowerem. Ja miałem tam powiedzieć Państwu trochę więcej o trudnościach w nauce uczniów po szkołach państwowych. Może nie będę się na tym za bardzo skupiał, ale no powiem tyle, że na przykład dzisiaj prowadziłem zajęcia z takim uczniem, który oblał pierwszą klasę szkoły średniej. No i teraz pierwsze zdanie, jakie mu dzisiaj dałem, to było obliczenie pola kwadratu o boku 2 cm. On narysować to narysował ten kwadrat, potrafił to narysować, ale obwód i pole to już nie potrafi obliczyć, proszę Państwa. No obwód, no to jest zadziwiające, prawda? No to jest zadanie tak mniej więcej chyba 2-3 klasa podstawówki. No w końcu tam po jakimś głębszym namyśle trochę mu powiedziałem, no to jakoś tam obwód zrobił. Natomiast pole nie potrafił zrobić, dopiero musiałem mu wytłumaczyć, co to w ogóle jest pole. I jak mu to wytłumaczyłem, to znaczy, podzielił sobie na takie, o widzą Państwo, ja tutaj pokażę Państwu, dzielił sobie kwadraty na takie malutkie kwadraciki o polu 1 cm², no liczył sobie je tam prawie że na paluszkach i potem te pola wody potrafił podawać. No i tak dalej, i tak dalej. No potem zaczęliśmy się tam ułamkami zajmować. W każdym razie po 2 lekcjach nie doszliśmy jeszcze do dodawania ułamków w różnych mianownikach. To jeszcze jest za trudne dla tego ucznia. Wczoraj znowu miałem ucznia, który... Aha, ten uczeń to był maturzysta, który oblał, też z Wyszyńskiego. I ten uczeń czy uczennica, ja tutaj nie chcę żadnych szczegółów podawać. Tutaj ktoś pali papierosy, ja nie lubię tego dymu i dlatego trochę się tak zacinam. Mam nadzieję, że ta osoba sobie zaraz odejdzie stąd. No więc ten uczeń czy uczennica, która no też niewiele brakło, żeby zdała maturę, okazało się, że na przykład takie odejmowanie, na przykład powiedzmy tam 2 odjąć 1/4, czyli 2 całe, tak jak tutaj Państwo widzą pewnie, 2 odjąć 1/4, to było zadanie no, ponad siły tej osoby. No i uczyliśmy się właśnie do tego, rysowaliśmy torty, tam 2 torty, odjąć 1/4 tortu, no to wychodzi 1 3/4, jak Państwo pewnie wiedzą, tak? Ja tutaj nawet narysuję. 2 kółeczka, odjąć 1/4 kółeczka, to zostaje 1 kółeczko i 3/4 kółeczka. No więc takimi rzeczami z maturzystą wczoraj się zajmowaliśmy. No i to pokazuje tragizm sytuacji, no pokazuje poziom tych szkół państwowych, że on jest po prostu żenująco tragiczny. Ale teraz już nie będę się nad tym może skupiał, kiedyś tam powiem dokładniej, skąd się taki poziom nędzny bierze. No może tylko tak w skrócie, że bierze się ze złego uczenia, I z nieuczciwego oceniania, to znaczy uczeń, który się nie uczył przez cały rok albo był źle uczony, wszystko jedno, jest przepuszczany do następnej klasy. Jest przepuszczany, dopóki nie natrafi na sito matury. Na maturze już nie jest przepuszczany dalej, dlatego że sprawdza pracę ktoś inny, nie dany nauczyciel, więc tam nikomu nie zależy, żeby kogoś przepuścić, tylko ma tam jakieś wytyczne i według tych wytycznych robi. Co prawda poziom tych zadań maturalnych jest słaby, sposób oceniania jest taki bardzo liberalny, tak to można nazwać, bo 30% tylko wystarczy mieć, żeby już zdać maturę. Co przypominam Państwu, że kiedyś to 50% to było minimum, żeby zdać jakąś klasówkę, jak ja byłem uczniem. No teraz jakby to było 50%, no to można powiedzieć, że chyba nie wiem, czy ze 30% by zdało uczniów w ogóle, a 70% by pewnie nie zdało. No ale mniejsza z tym. Ja powiem Państwu teraz o innych sprawach. Dlaczego ja się tak zająłem takimi uczniami, z którymi można matematyki zrobić więcej niż normalnie? Przy czym tam takie jeszcze tylko wyjaśnienie, że
to pokazanie, że ja potrafię z uczniem z podstawówki, który skończył podstawówkę, co prawda już, robić liczby zespolone, czyli materiał ze szkoły średniej, to nie jest jeszcze jakiś taki wielki wyczyn. To ktoś, kto matematyki trochę uczy, to sobie zdaje sprawę, że to nie, znaczy to jest jakieś osiągnięcie, ale to nie jest jakiś tam wielki wyczyn. Natomiast ja Państwu powiem, że ten sam materiał, który tam Państwo widzieli, ja robiłem z uczniami z klasy pierwszej podstawówki. I to już był wyczyn. Z pierwszej, z drugiej, z trzeciej. Po prostu miałem kilka lat temu, miałem grupkę uczniów, z których jeden był z pierwszej klasy, drugi był z drugiej i trzeci był z trzeciej klasy podstawówki. I oni razem się uczyli ze mną i my doszliśmy właśnie do materiału ze studiów już takich politechnicznych. Czyli oni pod koniec naszej nauki, takiej paromiesięcznej, bo zaczęliśmy tak gdzieś w połowie listopada, a skończyliśmy, powiedzmy, tą matematykę gdzieś na początku maja. Czyli tam parę miesięcy się uczyliśmy. To oni doszli z matematyką do takich rzeczy jak no oczywiście tam pochodne znali całki, znali rachunek jakiś tam wektorowy, macierze, liczby zespolone. No kopę rzeczy znali. Znali, powiedzmy, gdzieś mniej więcej po połowę materiału ze szkoły średniej. I to znali dobrze. To nie tylko tak jakoś tam biernie, jakieś tam wzorki opanowali pamięciowo, tylko po prostu wiedzieli, skąd te wzory się biorą, potrafili je wyprowadzać. Oni zresztą jest, większość z nich sami wyprowadzili. Ja tylko czasami tak nakierowałem ich uwagę. Dlatego, że lekcja ze mną to nie wygląda tak, że ja podaję wzór i ktoś podstawia do tego wzoru. Nie, po prostu ja rzucam tylko jakiś temat i uczeń sam brnie dalej. Ja tylko koryguję, jeżeli coś idzie w jakąś ślepą liczkę. To jest taka metoda taka eksperymentalna i ta metoda jest bardzo skuteczna i to nie ja tę metodę odkryłem, to wielu matematyków wybitnych propagowało coś takiego i zresztą to jest metoda zupełnie naturalna, to nie jest jakieś tam wielkie odkrycie. Ale już moim odkryciem było, jak można było to taki poziom uzyskać tych uczniów, że uczeń z klasy, powiedzmy, pierwszej podstawówki, miałem taki wybitnych dwóch, z pierwszej i z drugiej klasy podstawówki. I oni potrafili zadania robić już z poziomu studiów politechnicznych. Pierwszego, nawet czasami drugiego roku z niektórych działów politechniki. A opanowali, tak jak mówię, myślę, że więcej niż połowę materiału ogólniaka przy okazji. No oczywiście całe gimnazjum, całą podstawówkę. To się odbywało w ten sposób, że ja, proszę Państwa, od dawna chciałem się zająć pomocą dla dzieci z takich różnych biednych rodzin lub z jakichś takich rodzin, gdzie no, nie było dobrej opieki dla tych dzieci. No i żeby takim dzieciom pomóc, no trzeba mieć jakieś miejsce, jakieś pomieszczenie. No i ciągle miałem problemy, żeby to pomieszczenie załatwić. Ja Państwu tam już w niektórych odcinkach o tym opowiadałem, także nie będę teraz przypominał, ale w różnych miejscach próbowałem. I pomyślałem sobie coś takiego w pewnym momencie, że te różne trudności może byłyby mniejsze, gdybym miał opinię, że, no, że potrafię świetnie uczyć matematyki. Ja miałem dobrą opinię, że potrafię uczyć i miałem zawsze masę korepetycji, no ale chciałem pokazać, że umiem na takim poziomie no, większy niż normalny uczyć. No i dlatego próbowałem uczyć matematyki w szkole podstawowej numer 2, tam jako wolontariusz przychodziłem. I początkowo zacząłem pracować z dziećmi właśnie z takich różnych trudnych rodzin, ale te dzieci się wykruszały, dlatego że nie mieliśmy dobrego miejsca. Po prostu my się uczyliśmy tak, a to na jadalni, a to na korytarzu, a to... no opowiem Państwu dokładnie, bo to jest nawet może być ciekawe, gdzie się uczyłem. Więc tak, jadalnia, na różnych korytarzach się uczyliśmy. Uczyliśmy się w dwóch pokojach nauczycielskich, raz w jednym, jak nas tam ktoś tam przegonił, bo no, komuś tam nie pasowało, z nauczycieli oczywiście. No bo on musi sobie odpocząć i tam nie będzie sobie siedział przy dzieciach. No to uczyliśmy się w drugim pokoju nauczycielskim, potem uczyliśmy się w takiej szatni nauczycielskiej, przy czym ta szatnia, to nie sobie Państwo nie wyobrażają jakieś większe, wielkie pomieszczenie, tylko to był kawałek wydzielonego korytarza, obity dyktą, że tak powiem, taki powiedzmy 3 metry na 3 metry, tam wisiały palta, stały buty, no i tam stały dwa stoliki wstawione do środka i tam w tym środku się uczyliśmy, gdzie był hałas z zewnątrz korytarza. No, woń tych butów, woń tych ubrań, no i my tam się uczyliśmy, tak przez parę miesięcy. Uczyliśmy się tak nawet, proszę Państwa, w gabinecie wicedyrektora. Tu jako ciekawostka, to tym wicedyrektorem był właśnie pan Kubalski, którego syna teraz w poprzednim odcinku pokazałem Państwu, jak ja uczę. I tu jeszcze jedna ciekawostka, że ten mój uczeń Igor, nie pamiętam imienia, Igor Kubalski, jest jednocześnie wnukiem mojego wychowawcy z liceum wyszyńskiego, pana profesora Korczaka, którego bardzo miło wspominam i z wielkim darze szacunkiem i sentymentem, dlatego że to był świetny nauczyciel.
I w ogóle sentymentem darzę wszystkich nauczycieli, którzy uczyli mnie w szkole średniej i w podstawowej również. Bo to naprawdę byli świetni ludzie i bardzo miło wspominam obie szkoły, i średnią, i podstawową. No więc nawet w gabinecie wicedyrektora uczyliśmy się i to, ta nauka no to wyglądała makabrycznie, dlatego że powiedzmy tam przy jego biurku takim siedziało powiedzmy dwóch uczniów, jeden bokiem, drugi przodem. Jeden siedział przy takiej ławie na fotelu, ten też bokiem, bo tam się inaczej nie dało. Powiedzmy tam czwarty, bo czasami nas było tam tych uczniów czworo albo pięcioro, to gdzieś tam siedział na jakimś tam innym fotelu i pisał na kolanach, no makabryczne rzeczy. Dlatego, że autentycznie no, nie było gdzie. Była taka ciasnota w szkole, bo szkoła pracowała wtedy na dwie zmiany, że autentycznie nie bardzo było gdzie się uczyć. Ja po paru miesiącach już miałem tak dość tych warunków nauki, że zrezygnowałem. Powiedziałem, że rezygnuję, już tam nie będę przychodził do tej szkoły. I zacząłem tych uczniów uczyć u siebie w domu. Tych trzech takich no, wybitnych uczniów. No, dwóch było wybitnych, a jeden był bardzo dobry. No i wtedy tam ze szkoły miałem telefon, że mi się zgłosił, dlatego że wymyślili jeszcze inne miejsce, gdzie ewentualnie mógłbym uczyć, bo się okazało, że pani dentystka poszła na jakieś zwolnienie i przez parę miesięcy będzie wolne gabinety dentystyczne i tam mógłbym prowadzić zajęcia. No ja przyszedłem, obejrzałem ten gabinet, bo mi tam otworzono. Akurat ta pani dentystka też się pojawiła, żeby tam uzgodnić ewentualnie co i jak. Ja zadałem jej tylko jedno pytanie. Proszę panią, ile kosztuje ten fotel dentystyczny, który tam stoi na środku? No i ona mi powiedziała, że chyba tam gdzieś około 20 tysięcy. Nie pamiętam dokładnie, proszę państwa, no ale no nie chcę przesadzać, ale w każdym razie naprawdę no, bardzo grube pieniądze. Ja jak to się dowiedziałem, to powiedziałem, że nie, dziękuję. W tym gabinecie dentystycznym to ja nie będę prowadził zajęć, dlatego że po prostu małe dzieciaki, takie pierwsza, druga, trzecia klasa, no one potrafią się matematyki bardzo dużo nauczyć, ale nauczyć ich, że nie wolno czegoś tam dotykać, nie wolno tam gdzieś coś urwać, nie wolno tam gdzieś coś nacisnąć, to się nie da. Ja zdawałem sobie sprawę, że ja przez parę godzin dziennie, a my się uczyliśmy przez parę godzin dziennie, ja nie upilnuję, żeby czegoś tam nie urwali na tym fotelu. No i dałem sobie spokój wtedy z nauką w szkole. I uczyłem wtedy ich w domu. Ale powiem państwu, jak osiągnęliśmy ten taki no, niezwykły poziom, dlatego że to poziom był niezwykły. Ten uczeń z pierwszej klasy, no i może ten z drugiej, no to oni byli na poziomie wręcz światowym. Ja tak się przyglądam na kamerkę, żebym widział, czy jeszcze mam czas. Dlatego że jak ja czytałem biografię wybitnych matematyków, no to właśnie oni tam w wieku 7-8 lat zaczynali, że tak powiem, program studiów matematycznych i ci moi uczniowie też akurat w wieku 7-8 lat też zaczynali. Także oni byli na poziomie najwybitniejszych matematyków w dziejach świata wręcz wtedy. A ten poziom osiągnęliśmy w ten sposób, że po prostu ja przychodziłem do szkoły i ci uczniowie mieli zajęcia ze mną. Po prostu nie siedzieli na tych tak zwanych normalnych lekcjach, no bo to nie miało zresztą sensu w ich przypadku. I po prostu ja prowadziłem zajęcia z nimi osobno, w tych różnych dziwnych miejscach, o których państwu mówiłem. Natomiast oni wracali na swoje lekcje tylko wtedy, kiedy na przykład były angielskie, religia, WF. No, wtedy, kiedy po prostu warto było, żeby byli razem z klasą. A tak to mieli zajęcia ze mną. Także oni mieli czasami po 5, po 6 godzin matematyki jednego dnia. Oprócz tego jeszcze mieli zadawane do domu dużo zadań. I to, proszę państwa, no może się wydać szaleństwo, że no, chciałem zamęczyć dzieci czy coś takiego, ale to wszystko było pod kontrolą rodziców i oni sobie zdawali sprawę, że te dzieci no, uczą się o wiele, wiele więcej niż jest w programie. Ale te dzieci się uczyły, po prostu lubiły uczyć. Także to, dla nich to była taka zabawa. To nie była taka nauka, masz się nauczyć, bo inaczej to dostaniesz jedynkę, czy dwójkę, czy uwagę do dziennika. No nie, nie było żadnych dzienników, nie było żadnych ocen. Przepraszam, oceny były, to ja im stawiałem tam oceny z prac domowych. Tak, to ja im stawiałem, ale to wszystko było w ramach zabawy. Po prostu te dzieci lubiły się pobawić matematyką. No i ja, ponieważ ja też lubiłem się bawić uczeniem matematyki, no więc tak razem się bawiliśmy, no i oni doszli do takiego poziomu. No można powiedzieć, że ja tu opowiadam jakieś niestworzone rzeczy, ale ponieważ czas mi się kończy, więc na tym ten odcinek zakończę. Natomiast ja może następnym razem państwu powiem coś więcej na ten temat. Pożegnam się, nie magister Zarzycki.